18 grudnia choinka stojąca od jakiegoś czasu przy ulicy Wolności w Chorzowie zmieniła się nie do poznania, a to za sprawą wyjątkowych ozdób, jakie przygotowali własnoręcznie mieszkańcy miasta. Chorzowska Strefa Wolontariatu Urzędu Miasta w Chorzowie, Chorzowska Akademia Seniora, Chorzowska Akademia Dzieci, wszystkie miejskie instytucje, Straż Pożarna, Policja, szkoły, przedszkola zebrały się tutaj, żeby powiesić własnoręcznie wykonane bombki. Tutaj jest przykład, taka chyba jedna z większych, akurat Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Będziemy to wieszać na tej choince, będziemy sobie życzyć wszystkiego dobrego i tym zaczniemy okres świąteczny w naszym mieście. Jest to jednocześnie zakończenie pierwszego semestru Akademii Seniora i Akademii Dzieci. Fajny moment, kiedy jesteśmy wszyscy razem i możemy sobie też podziękować za cały rok pełen tak naprawdę dobrego serca, bo wszyscy się fajnie włączali we wszystkie akcje społeczne skierowane do tych najbiedniejszych, najstarszych i najbardziej pokrzywdzony przez los mieszkańców naszego miasta. Mieliśmy okazję naszą taką chorzowską choinkę wszyscy postroić. Ja jako prezydent miasta też tu miałem okazję swoją bombkę zawiesić, także mamy taką wspólną chorzowską choinkę. Super akcja! Ja jestem wprawdzie mieszkanką Katowic, ale Chorzów ubieramy choinkę. Zawieszamy bombki ze szkoły. 25. szkoła z Chorzowa. Uważam, że taka inicjatywa jest bardzo przyjemna, bardzo sympatyczna. Sama odłożyłam inne sprawy rodzinne i jakiekolwiek inne, żeby tutaj przybyć i być razem z innymi. Narodziny.